Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Rome 2 Total War, kampania egipska. I mamy dużą bitwę z Senucydami, którzy mają nad nami przewagę liczebną ponad 1200 żołnierzy, więc co prawda mają tutaj rekrutów z pikami, ale jednak są to rekruci z pikami. To dość dużo, bo jest 10 oddziałów, dużo, plus do tego górale, którzy mają, są porównywalni z naszymi toporownikami. Kilka włóczników słabych, no i dwa oddziały jazdy, mamy cztery oddziały jazdy mają i dwa razy po ciężkich hoplitów chyba. Dobra, stoczymy oczywiście bitwę. To jest do wygrania, zobaczymy jak pójdzie. Dodatkowo, że mamy taką mapę, którą moglibyśmy właśnie wykorzystać na swoją korzyść. Wolałbym jego stronę zdecydowanie, bo tutaj są wzgórza ładne. Ale jeżeli zajmę gdzieś to miejsce i się tutaj ustawię w wąskim gardle, to on wtedy straci przewagę. A ja będę mógł reagować szybko moimi strzelcami. Procarzami dokładnie. Słudzy Harona. No dobra. Jak widzicie, mapa jest dość taka... Wow, intensywnie górzysta. Choć troszkę myślałem, że to będzie troszkę lepiej wyglądało. No cóż, może te kamienie po prostu chciałbym wykorzystać. Okej. Więc zrobimy sobie... Tylko, Boże drogie, tu będzie trzeba podejść pod to. No nie mogę odpuścić na pewno tego miejsca. Chyba, że tutaj byśmy się rozstawili. Nie, to jest najlepsze. Zdecydowanie to jest najlepsze miejsce. Bierzemy w takim razie całą naszą piechotę. Wszyscy nasi strzelcy. I konnica. Świetnie. Natomiast od razu tutaj. I tak. Moi strzelcy w pierwszej kolejności. Postawimy ich tutaj. Pięknie. Teraz tak. Piki. Zwykli wojownicy tutaj. Ci natomiast na flankę. Jeden oddział włóczników również na flankę. Drugi oddział włóczników do pomocy tutaj. Górale natomiast mają stać z tyłu, na razie nie strzelać, albo mają stać, o właśnie, gdzieś tutaj mają się ustawić, w ten sposób, plus mój dowódca z tyłu, albo nie, nawet tutaj, bo on jest niezłym wojownikiem, więc spokojnie. Cała moja jazda natomiast na tą stronę. Okej. Musimy zdobyć przewagę terenu, żeby wygrać tą bitwę, zdecydowanie. Okej, jeźdźcy do przodu. To jest do zrobienia. Jak ci włócznicy wyglądają? A, to są testy Mudżyni. Okej. Dobra, widzę tam przeciwnika już. Świetnie. Czyli zajmiemy miejsce... Zdążymy chyba zająć. Tak, zdążymy się rozstawić. I przy tych kamieniach, przy których chciałem właśnie. Świetnie. Zobaczmy, jak wygląda ci górale. No, w sumie całkiem fajnie. I przeciwnik właśnie biega wokoło z wielka zdezorganizowany w sposób. Ja. Ciuś. Okej, myślę, że dzięki temu rozstawimy na spokojnie. Nie wiem, czy to wygramy, nie wiem, czy to się uda wygrać, ale zawsze można zobaczyć. Zostawimy was sobie inaczej troszeczkę. Zostawimy was sobie w ten sposób. Plus moi włócznicy. Moi włócznicy może z przodu, a w ten sposób. Żeby jazda w was nie uderzyła jakoś specjalnie. Pięknie.
teraz tutaj. Aha, druga armia mi doszła już, tak? Więc mogę się pożegnać z planowaniem zniszczenia ich miarę szybko. Pojedynczo. Okej, więc rozstawmy się w takim razie. Jakoś mniej więcej tak, jeszcze poprawimy się. Teraz łucznicy tu na flankę. Czy tam jest jakaś jazda konna na tej flance? Nie widzę. Zobaczmy. Mają raz, dwa oddziały z tej strony. Niestety jest ich dość dużo. Dobra. Moi topornicy tutaj. Wy tutaj. I w zasadzie jeszcze jedno oddział gdzieś tutaj. Pięknie. Tych też rozstawimy inaczej. Natomiast moja jazda nie zajmie pozycji z flanki. Jeżeli udałoby się wyeliminować jego jazdę, no to moglibyśmy po kolei bawić. A, jest jeszcze jazda. Ojej, to jest jazda szturmująca. Oj, może być nieprzyjemnie. No zobaczymy, jak to będzie. No właśnie. Dobra, dwa tutaj. I dwa tutaj. Może sobie, to jest bardzo ciężka jazda szturmowa, może sobie poradzą, zobaczymy. Mają przewagę liczebną, więc ten plus. To dużą przewagę liczebną. Okay. I nasi zaczęli już strzelać. Świetnie. Przy okazji widzę, że bardzo ładnie tutaj tych łuczni. O, jak miło, że właśnie wszyscy poszli się już rypać. Świetnie. Łucznicy do ataku na nich. Pięknie zatrzymali szarże. No i troszeczkę zaczęło mi przycinać. Okay. Wy na flankę w takim razie. Są miecznicy, nie będziecie z nimi walczyć. Bardzo ładnie. Pauza. I co teraz robimy? Teraz, moi drodzy, szarżujemy właśnie. Wy tam. Wy tutaj. A wy postarajcie się pozabijać tamtych. Wyeliminujemy te oddziały. Również ten. Tutaj natomiast też możecie tam strzelać. Świetnie. Wy strzelajcie tutaj. Oby ta jazda tylko wytrzymała. 55, 52. No tak na równi się troszkę biją. Tu zaatakujemy, tak? Dwa oddziały. Generał do przodu. Teraz zaatakujcie ich. Świetnie. Tutaj atakujcie. Tak, bardzo ładnie do przodu. Do przodu. I tak samo tutaj. Niestety, ale spanikowali nam już. Potrzebna mi ta jazda. I to szybko. Boję się, że możemy to akurat przerypać. Bo mi spanikowali. No. Oj, kiepskie morale mamy tej armii. No, mówię, oni się nie nadają za bardzo do takiej walki. Tutaj. Przełam, dobra, to jest przegrany już niestety. Dacie radę chociaż z tą jazdą? 33, 30... A no dadzą radę tą w sumie. To niestety też nie damy rady. Tak. Jeden oddział, który lekkiej jazdy mi tutaj załamał morale troszeczkę. Tu już nic nie zrobię. Dobra,
Mogę przyspieszyć w sumie i skupić się na tej flance i na jeździe, która jeszcze tam trochę walczy. Generał coś może zrobić? No może zrobić okrzyk bojowy, żeby złamać ich tutaj. Biczowanie na siebie. Możemy ich z tej strony się troszkę pomęczyć. No i przede wszystkim w tym miejscu, by pozabijać jak najwięcej, ale oni się bardzo szybko regenerują. W tej bitwie. Okay. Tutaj atakujemy. Czy nawet nie jest jednostka generała. Okej, okay. Ile to jeszcze potrwa? 20 was tu jest, no bardzo proszę. Do takiej bitwy jednak potrzebujemy zdecydowanej przewagi liczebnej. No, może się uda chociaż ten jeden cholerny oddział zabić. Okej, kilkunastu jeźdźców padło. Tam wygraliśmy, świetnie. To bez znaczenia. Konnica może i wygrała, ale tutaj nas zmasakrowali. Okay. Ustawcie się jeszcze bardziej. To będzie tych górali. Czy w ogóle się uda, żeby wypalili? Czy... A, już spanikowali nawet na sam widok. No, koniec. O, nie było szans za bardzo. Zabiliśmy ledwo 1000. 1600 straconych, sporo też oddziałów bezpowrotnie. Nie spodziewałem się trzech armii ze strony Selucydów. Muszę przerzucić armię walczące w Libii na front wschodni. Bo i pozbyć się przede wszystkim tej małej armii Mudżynków, która mi się tam jeszcze pałęta po terenach Libii. Znając, że on będzie mi teraz uciekał jak kot z pęcherzem, będzie mnie to strasznie irytować. Okej, ale zlikwidowaliśmy mu jazdę. Tutaj przeżyli niestety. Co u nich pozabijało najwięcej? Bo no, ci bardzo ładnie pokosili moich. Moi są lekko pancerzeni, no to padali jak muchy w zasadzie. Ci się bardzo źle sprawili. Rozbili co prawda oddział konnicy ciężkiej. Ale no liczyłem na coś... Nie, lekkiej, ale liczyłem na coś więcej tak naprawdę. Ze strony właśnie tych toporników. Zabiło nas tu morale. Głównie trzon mojej armii, czyli tych najsłabszych jednostek. A żeby jakoś skutecznie nimi walczyć, to można spróbować też robić taką śmieszną taktykę na zrobienie dwóch armii na przykład pełnych. Dwóch pełnych armii, tylko takich. Okej, teraz się trochę cofną. Dobra, stracimy tak naprawdę dwa oddziały. Się zapieprzacie na koniec mapy, co? Okej, cofnęli się, świetnie. To ja mam czas na zregenerowanie. To się przyda. Jest taka śmieszna taktyka na zrobienie kilkunastu armii złożonych z słabych jednostek i spamowanie nimi na przeciwniku, więc... Dobra, dzięki za odsłonięcie mapy. Cieszę się, że Seleucydzi nie poszli dalej, mimo dość dużego zwycięstwa nad moimi siłami. O, fajnie, czyli tych mogę cofnąć, mogę rozwiązać w zasadzie najemników. Dzielnica biedoty wiemy, śmierć z honorem niestety wiemy. Misja zakończona porażką. Zdobądź Palmwar. Nie dało się tego zdobyć. I co byśmy tutaj chcieli zmontować sobie? Zmontujemy sobie... Peltastów. Królewscy Peltaści. Tylko tak, z rodu czy z kogoś zewnętrznego? Dynastia Ptolemeuszów. Weźmiemy tego z dynastii Ptolemeuszów. Jako następcę tej armii. I w pierwszej kolejności na pewno pójdziemy tutaj. Plus...
No, musimy się przegrupować zdecydowanie. Dalej pójdziemy tutaj. Pięknie. Teraz w pierwszej kolejności niszczymy dzielnicę biedoty. Bo ona mi tu psuje bardzo. Nie mogę tego przebudować. Tego też nie mogę przebudować. Ale mogę zniszczyć tą armię, w zasadzie całą. Bo to jest na zasadce. Pięknie, wypuścieńców. Wódz i dzięki temu mamy dwa zwycięstwa zamiast jednego. Świetnie. Znowu wypuścieńców. Wojska rozniesione w pył. I mamy... Okej, co my tu mamy? Plus 4% walki wzwarcia dla wszystkich oddziałów. To będzie zdecydowanie fajnym wyjściem. I tutaj tak. Przede wszystkim ci. Do widzenia. Ci. Do widzenia. Zdecydowanie. Dwa. Zasuwamy jak najszybciej. Może najpierw tutaj, żeby buntu nie było. Następnie ta armia. Niech się też przemieszcza już w tamtą stronę. Mogę zrobić ten forsowny marsz? Mogę. O, jak miło. Dobra, no to wy na razie zasuwacie tutaj. Pięknie. Plus mój szpieg. Niech dołączy do armii. Pięknie. Co jeszcze możemy zrobić? Tutaj możemy zwerbować jednostki. I będzie to więcej niestety tych jednostek. Bo na to mnie aktualnie stać. Dobra, mamy 1500. Potrzebuję 4 armii, żeby walczyć z Seleucydami na tym terenie. Plus dodatkowo potrzebny mi jest jeszcze generał. Werbuj armię. Flota by się przydała, tylko nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy, czy nie mam możliwości werbunku? Nie możesz utworzyć floty. Za mało funduszy, tak jest. Ponieważ chciałbym odkryć Kartaginę. A po momencie, gdy odkryję Kartaginę, możliwe, że da się jakoś zawiązać z nimi. I przede wszystkim też tymi jakiś rozsądny sojusz. Do not wander in like a desert beggar. If you have something to say, say it like you present. No, pięknie. Umowa handlowa. Pakt o nieagresji by się bardzo przydał. Na tej granicy. Ci mnie nawet lubią. Fajnie. Macedonia. Czy Macedonia by chciała umowę handlową? Nie, Macedonia jest zarozumiała i tego nie chce. Okej. Możemy też pogadać z Cyprem. Seleucydzi, jak to ich wygląda? Mają, nie mają Syrii całej, to dobrze. Nie mają też całej Sycylii. Albo mają. Nie, mają całą. Albo nie, nie mają, bo brakuje im Cypru. Fajnie. Więc oni się tutaj będą bronić. I tak, ustawiłem ten cel dla sojuszników i dupa, i dalej nie działa. Czyżbyście stracili stolicę? O proszę. W takim razie mamy kolejny cel do zajęcia. Fajnie. Kończymy w takim razie turę, a ja sobie strzelę światło. Mi się ciemno robi. Ale zdecydowanie muszę mieć więcej armii. Dobra, tam ci się wycofali spod naszej granicy, to mnie cieszy. I mój sojusznik właśnie został rozbity w pył. Oh my god, że się tak wyrażę. Intryga polityczna, awans zabezpieczony, dobrze, nie zabójstwo. Bo się bałem, że będą chcieli go zabić. Okej, więc tak, idziemy sobie teraz w takim razie tutaj. Następnie weźmiemy sobie tych z pikami. Nie, no, ci są tańsi, po prostu można ich masowo werbować, więc weźmiemy sobie tych. Zdecydowanie. Teraz zasuwacie dalej na front.
To jest minus 5. No to powiedzmy, że was werbujemy na pewno jeszcze z jedną armię. Która będzie w stanie opanować sytuację gdzieś w tym miejscu. No i na pewno zbudujemy im tu świątynię. Tak, zbudujmy tu świątynię. To moglibyśmy, żeby sobie w ogóle zmienić. A tutaj zwerbujemy. Stwórz, powołaj flotę. Tylko, Boże drogie, jakie to drogie jest. Boże drogie, jakie to drogie jest. No, ależ ty finezyjny, Ragnar, jesteś. Dobra. Upierdliwscy. Upierdliwe. Masz jakąś nową cechę, to mi się wydaje. Plus 3 do morale wszystkich oddziałów walczących na ziemiach twoich lub sojusznika. Plus 5% do walki wzwarcia dla wszystkich twoich oddziałów uzbrojonych w włócznie. Ile ty masz włóczni? Nie masz włóczni. Masz jedną włócznię. Weźmiemy to. Mało przydatne, ale może się przyda. Okej, tutaj nic się nie dzieje. Pieniądze poszły na wojsko. Na razie skończymy. No i na tym kończy się hegemonia mojego pieśka. Bo zamiast atakować Antiochię, to on sobie stał i grabił tą pełną armią. Bardzo fajnie. I musimy kupić sobie przychylność tej frakcji. Nieuchronny bunt, Libia, super. Otrzymujesz misję, utwórz następującą w Petrze armię. Wiecie co? Tą armię to chyba zostawię tutaj do obrony tej granicy na wszelki wypadek. Więc na razie to przemieścimy się tutaj, by zniwelować niepokoje. Tymi popłyniemy na zachód, by odkryć Kartaginę. Można nawiązać z nimi stosunki dyplomatyczne. Natomiast te dwie armie zajmą się zdobyciem miasta. Oblegaj. To jest nasze. Pięknie. Tradycje wojskowe, wódz drugiej rangi, świetnie. Tu sobie weźmiemy wyśmici wojownicy plus żołnierz. Dalej będziemy szli w to, tą drogą. Ty już masz tutaj mało, więc przejdziemy sobie tak naprawdę. Przesunę sobie ciebie jak najdalej się tylko da. O, mniej więcej gdzieś tutaj. Zwerbuję ci nowych żołnierzy. I będzie to chyba więcej, może tym razem górale trochę w tej armii, natomiast więcej procarzy. Super, plus na razie zwolnimy tempo, podejdziemy sobie tutaj i zwerbujemy 3 oddziały tych, żeby zapchać troszeczkę tą armię. Musimy odbić to miasto i zająć ich główne miasta. A przynajmniej odbić to, żeby móc się utrzymać gdzieś tutaj na granicy i żeby tamci stracili, jak oni się nazywają, media. Żeby media straciła możliwość manewrową na tych terenach. No i nie weszło mi w plecy. Bo na razie jest to dużym zagrożeniem dla nas. Okej, okay, Egipt. Ci już nie są nam tacy nieprzychylni, z tego co zauważyłem. Pakt o nieagresji może? Nope. Gdybym... Okej. Okay. Co tu jest ciekawe? Do kogo to należy? Macedończycy nie, Spartanie tym bardziej nie. No dobra, skończymy turę. A, nie przypisałem umiejętności. Wojownik. Plus 5% do walki wzwarcia dla wszystkich oddziałów uzbrojonych w włócznie. Yeah! Mamy dwie włócznie. No nie, no trochę więcej. Łącznie z tymi końmi troszkę będzie więcej tego. Okej, okay. Jak wygląda w ogóle polityka?
Na razie mamy przewagę i skończymy turę. Całe pieniądze, jak na razie zauważyliście, przeznaczam na działanie wojenne. W ogóle praktycznie na gospodarkę. Ta gra mnie przeraża, tu jest cały czas wojna. Atyny to w ogóle też muszą mieć przesrane. Bo non-stop tam coś poważnie, tak małego nie zdobyliście. I ja muszę zrobić pakt o nieagresji chyba. Oblegają mnie. Spadaj. Znowu mnie oblegają. Ale będą mnie atakować. Do tyłu. No, spierdzielaj. Jednym słowem. Ale ładnie to zrobił. Zablokował mi miasto jakimś gównem, a chciał moją armię rozbić. Dobra, technologia opracowana. Tutaj ta gospodarcza, więc całkiem nieźle nam idzie. Plus 2% przychodów generowanych przez wszystkie rodzaje handlu, wszystkie umowy handlowe. Mamy całkiem sporo. Melioracja pustyń. 5% przychodów z rolnictwa, minus 5% kosztów wznoszenia budynków. Minus 5% do kosztów wznoszenia budynków rolniczych. 8 tur bierzemy. Dobra, podejdźmy najpierw tutaj sobie, może. Nope, nie to chciałem zrobić. Tak, zdecydowanie zamkujemy ich tu. Następnie wyjdziemy sobie tu. Zaatakujemy ich tu. I co teraz? Może niekoniecznie tak chciałem to zrobić. Chciałem, żebyś podszedł bliżej i mógł zaatakować. Dziękuję bardzo. O mój Boże, znowu spam włóczni ze wschodu. Do widzenia. Do widzenia. Stado Bastet. I czy to się udałoby zająć teraz? Znaczy tak, na pewno tymi cofniemy sobie, by oni nie przejęli miasta. Tymi możemy spróbować ich zająć w następnej turze. Bo tu mamy, nie mamy jeszcze pełnej armii, tak? No to w takim razie... Co byśmy tutaj chcieli, co byśmy tutaj chcieli, co byśmy tutaj chcieli? My byśmy chcieli może więcej tych panów. Tak samo w tym miejscu, więcej pik. I może tych. Pięknie. Więcej pieniędzy dzięki temu. Co mamy tutaj? Plus 5%. Wiecie co? Przejdziemy jednak się tutaj. Zdecydowanie. Ja im nie ufam. Oni śmierdzą mi coś. Coś mi tam śmierdzi ewidentnie. Macedonia nie chce z nią gadać. A z Atenami mamy handel? Mamy. Okej. No to co? W takim razie musimy skończyć tutaj turę. I przy okazji też chyba odcinek, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Hej pa!